Piłkarze warszawskiej Legii, wychodząc na boisko, znali już wyniki wszystkich pozostałych spotkań 29. kolejki. Wiedzieli zatem, że każde zwycięstwo nad GKS-em Katowice da im prowadzenie w ligowej tabeli. Gospodarze wystąpili osłabieni brakiem trzech podstawowych zawodników: Leszka Pisza, Wojciecha Kowalczyka i Marcina Jałochy. Mimo to od początku meczu osiągnęli zdecydowaną przewagę. W 39. minucie boisko opuścił kontuzjowany filar katowickiej, a także reprezentacyjnej defensywy Roman Szewczyk. Udam się do szpitala przesiedlić. No, oby było wszystko w porządku. No, czeka nas wiadomo z Anglią. Na efekty takiego obrotu sprawy nie trzeba było długo czekać. W 42. minucie Maciej Śliwowski zdobył pierwszą bramkę dla Legii. I gdy piłkarze Katowic myśleli już o przerwie, piękną główką popisał się Zbigniew Grzesiak, podwyższając na 2-0. Dośrodkowywał Grzegorz Wędzyński. Po zmianie stron tempo gry nie słabło. W 75. minucie Grzesiak nie wykorzystał znakomitej sytuacji podbramkowej. W odpowiedzi obrońca katowiczan Grzegorz Borawski kapitalnym strzałem zdobył kontaktową bramkę. To był bodaj strzał życia młodego obrońcy GKS-u. A wynik meczu ustalił na minutę przed jego zakończeniem Maciej Śliwowski. W Warszawie po bardzo dobrym meczu Legia wygrała z GKS-em Katowice 3-1.